Cześć wszystkim, tu znowu Natsuma. Witam Was w kolejnym odcinku na temat moich reakcji na temat najróżniejszych zwiastunów na YouTubie. Dzisiaj powracam do filmu Sonic Szybki jak błyskawica, albo jak po angielsku brzmi Sonic the Hedgehog. W ostatnich materiałach omawiałam i oglądałam ostatnie zwiastuny oraz sceny, a dzisiaj postanowiłam dodatkowo obejrzeć kilka kolejnych następnych scen lub z nowych zwiastunów. Jestem naprawdę ciekawa, jakie one będą, bo jeszcze ich całkowicie nie oglądałam. Więc nie przedłużając, zacznijmy oglądać. If they steal my powers, they could conquer the universe. Well, you learn how to drive? I feel just like Vin Diesel. It's all about family, Tom. Pew, 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 pew. Sonic the Hedgehog. I don't know where San Francisco is. West. West? Great shot. Can't miss it. Here I go. Bye-bye. I think you went too far. I'm wet. I'm cold. There's a fish on my head. You are a weird little dude. Sonic the Hedgehog. O. You'll never catch me. No proszę. Sonic, I got this. Sonic the Hedgehog. I feel just like Vin Diesel. Blisko ci do wina. When it comes to speed, there's only one name. I've studied the best spin moves. His? Legendary. I race the fastest in the world. He makes us all look slow. I'm wild. But he's on another level. That dude, he knows it's all about the rings. When he turns on the burners, good luck. He's just a blur out there. What's this for again? What's this for again? What's this for again? What's this for again? Great question. I have no idea. Yes. But please, McCaffrey, go on about how amazing I am. What am I doing? You're mine, Hedgehog! Now that's what I call good cop, bad cop. Left yourself open. With this power, no one can stop me. Howdy, partner. Is this bull missing a head, or does it have two butts? We only have one chance to stop. What am I doing? Eagle left, by the way. No dobra, to na razie wszystko. No muszę wam powiedzieć, że jestem zaskoczona. Co to były za te błyskawice, które otaczały Sonika? To troszeczkę przypominało troszeczkę transformację w Super Sonika w grach. No ale poza tym to niezłe, niezłe. Poza tym to jest naprawdę dobre. Coś czuję, że będzie naprawdę fajne oglądać Sonika. Dodatkowo muszę chyba się was zapytać, jak wy na to zareagowaliście. Czy to było tak, że również byliście zaskoczeni tym wyglądem Sonika? Czy też inaczej? Mnie ostatecznie dodatkowo jeszcze tak na marginesie, ja nie sądziłam, że Sonic jest aż taki potężny. Oczywiście z prędkością, moc, szybko,
Moc szybkości była według mnie od zawsze taka, a na podstawowe może nie na najpotężniejsza, a tutaj okazuje się, że moc Sonika, jeżeli robotnik zdołałby lub ktokolwiek inny przyjąć moc jeża, to mógłby zapanować nad wszechświatem, nie tylko naszą malutką ziemią, ale nad całym wszechświatem. To jednak pokazuje, że Sonik, mimo że jestem bardzo młody i jest taki młody, to jednak ma w posiadaniu ogromną moc. No to jestem naprawdę zadowolona z tego wszystkiego. A, i tak na ciekawostkę. Zastanawialiście się kiedyś, ile Sonik tak miałby lat na nasze ludzkie? Ja trochę tak nie mam bladego pojęcia ile, ale tak mi zachowania z postawieniem ze swojej postawy do świata, do życia, on zachowuje się tak jakby taki, no, ale nastolatek, no nie wiem, 15, może 16 lat. No a jak wy myślicie? To do zobaczenia wkrótce. No i oczekujcie na premierę. Na razie.